dobry, moi drodzy. Witam serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek z zdrabkami, wszystkimi po 2 złote. Każda z nich dostała ode mnie po 3 szanse, czyli po 3. 6 jest zdrabek po 2 złote. Każda ma po 3, czyli 36 zł wkład. Zobaczymy. Najmilej będę wspominała zawsze tą siódemkę, bo sami wiecie, jaki w niej pobiłam rekord. Kto nie widział, zapraszam. I sobie tutaj teraz posegreguję po kolei. Zaczniemy sobie chyba od najnowszej, najpyszniejszej premiery miętowa kasa. Dogrywka musi być, bo trochę wyszła słabo. Zbliżam, bo one są wszystkie malutkie, tak żeby było fajnie widać. No i zaczynamy od numeru 22. I co tutaj dzisiaj miętuski przygotowały dla mnie? 51 i 55. A jest 33, 46, 35 i 42. 53, 47, 37 i 51 jest wygrana w ostatnim polu i tu jest 2 złote. P i P. No to pięknie. Miętusek zaczyna wygraną. Drugi miętusek 21. One są chyba wszystkie po kolei. Także też... Jak już było w 22, no to tutaj nie wiem. O, tu 55, 23, 42, 33, 56, 58 i 12. Pusto. I teraz 23. Szukam 33 i 28, jest 21, 36, 31, 44, 32, 23, 48 i 18. Czyli tylko jedna dała wygraną. No to teraz... Kasa wpada. Czy wpadnie kasa, czy wypadnie? Zaczynamy od numeru 81. Plik i safe. Wygrywa. A tu mamy jakieś owoce. Jest plik. Jest plik, a pod plikiem 2 złote. F i F. No dobrze. Coś tu się powoli oddają te zdrabki. Coś tu się zbiera. Dobra, tu nic. I tu nic. Dobra. I kasa wpada, numer 83. Znowu owoce, podkowy, korony, pierścionki i ananasy. Tym maluszkom też czasami trzeba dać szansę, bo naprawdę czasami przepięknie zaskakują. No to teraz super trzynastka, numer 17. Trzynastki wyskakujcie. Jest 12, 24, 57, 19, 36 i 23. Super trzynastka. Pusta, Z i C. To do pustych. Teraz numer 18.
54, 20, 25, 41, 53, jest trzynastka. Czyli każda z dwójek dzisiaj wygrywa. Żadna nie chce przegrać. I trzynastka daje 2 złote. Czyli jak na razie te dwójki to tylko dają zwroty. Numer 18. I teraz numer 19. Jest 33, 25, 52, 36, 54 i 32. Jest F i B. Dobrze. No to teraz przechodzimy do deszczu pieniędzy. Deszcz pieniędzy numer 19 i dupliczek lub parasol. Jest melon, palma, róża, cytryna, cukierek, balony, plecak, koniczynka, ananas i chmury. Kolejny numer 21. Róża, cytryna, awokado, melon, prezent, tofi, koniczynka, chmury, ananas i palma. Tu pusto. I ostatni deszcz pieniędzy, numer 22. Cukierek, róża, balony, awokado, melon, chmury, cytryna, koniczynka, ananas i prezent. Czyli deszcz pieniędzy to jest pierwsza z dwójeczek moich maluchów, która się nie wykazała nawet zwrotem. Deszcz pieniędzy przegrywa. A może pensję na koniec. Teraz super siódemka. Numer 53. Siódemeczki proszę wyskakiwać. 6, 9, 8, 3, 5, 4 i 2. No dobra, jak nie szukam kontrolnych, nie ma siódemki, to nie ma. Kolejna numer 52. Tu jest 9, 2, 8, 6, 3, 4 i 5. I kolejna numer 51. Dajcie znać, czy Wam się ten odcinek podoba. Czy dobrze wymyśliłam. I tu również pusto. Czyli siódemeczki również puste. I zostają na koniec pensje. Pensja numer 11. Zawsze biorąc te maluszki, to jest zawsze jakieś ryzyko, bo wiadomo, że one zawsze najmniej dają w sumie. O, jest 8. No, już zaczęłam narzekać i już mam. 23, 12, 11 i na końcu 9. No, ale przy maluchach zawsze jest ryzyko, bo właśnie rzadziej wpadają wygrane moim zdaniem. I pod ósemką jest 5 złotych. No to pensja na razie na prowadzeniu. Tu jest S i S. Dobrze. Kolejna numer 12. Tamta była 11. I tu numer 12. Szukamy 13 i 14. Jest napis. 26, 18, 11, 12 i 17. Czyli tutaj mamy pusto. A i... Dobra, nie ma więcej kontrolnych. Ale widać, że nic nie ma. I ostatnia, numer 13.
I tu szukamy 18 i 11. Jest 16, 13, 29, 33, 26 i 19. Czyli ta już jest pusta. Ale też nie wyszło najgorzej z tymi maluchami, bo już Wam mówię. Już Wam mówię, jak to wyszło. Tu jest, spójrzcie, pełno pustych. Przerażająca ilość. A tu są pełne. Czyli z dwójki wygraną dała miętowa kasa zwrot numer 22. Kasa wpala numer 81 też zwrot. To jest 4. Super 13 dała zwrot, to jest 6. I najwięcej dała pensja numer 11, dając 5 zł. Co nam daje na 36 zł wkładu 11 odzyskane. Także jest minus, ale jest też co mnożyć. Jest 11 zł. Zawsze jest ryzyko, że one będą wszystkie puste, ale spójrzcie. Ilość pustaków jest po prostu powalająca. Poproszę w komentarzach o napisanie, czy się Wam taki odcinek podobał, bo jeszcze pomyślałam sobie, że zrobiłabym jeszcze z jedynkami i z trójeczkami. Czy chcecie takie maluszki jeszcze oglądać? A ja się z Wami żegnam, dziękując za obecność i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!